Po raz kolejny zerwaliśmy się z Monciaka i przyjechaliśmy na Jeździeckie Derby Gdańska, pierwsze Jeździeckie Derby Gdańska. Jest to kolejna impreza charytatywna, jest z nami Maria Foryś. Maria, powiedz mi, co tu robisz, po co tu przyjechałaś, jaką pełnisz funkcję? Zaprosił mnie Maciek na tą akcję charytatywną. Jest z nami Patrycja, dziewczynka, która choruje na stwardnienie rozsiane, a jej marzeniem jest po prostu jeździć konno. I spełniamy jej marzenie. Jesteśmy po to tutaj, aby tam umożliwić jej tą pasję. Jest ze mną Natalia i Lil z You Can Dance. Z której edycji jesteście? Pierwsza i piąta. Pierwsza i piąta edycja. A co wy tu robicie? Lil, będziesz też się ścigała na kosiarkach? Tak jest, już czekamy w sumie od rana z dużo atrakcji, a my będziemy ścigać się na kosiarkach. Dokładnie. A jeździłaś kiedyś, Natalia, wcześniej? Nie miałam okazji, ale myślę, że nie jest nic trudnego. Próbowaliśmy teraz, mieliśmy trening krótki i spoko, poszło. No ale jak się na tym jedzie, jaka prędkość? Wolno. Wolno, także wszystko bezpiecznie. Ja nie mam jeszcze prawka, także trochę może być gorzej, ale nie, damy radę. A powiedz mi, co zrobisz, żeby wygrać? Ojej, wcisnę gaz do dechy. Tak się da? Da się. Jest przyspieszenie obrotów silnika, więc przyspieszę te obroty i dam z siebie wszystko. Przy maksymalnej prędkości 10 na godzinę zobaczymy, kto wygra. Jest z nami kapitan Zbigniew Gutkowski, pierwszy Polak, który wystartował w regatach okołoziemskich Velux 5 Oceans Race. Jeździłem wcześniej? Ciągnąłem kiedyś kosiarkę, jak miałem ogródek i ścinałem trawę. Nigdy nie jeździłem, ale spróbuję. Fajna, musi być zabawa. Jest z nami Maciej Gleba Florek, organizator całej imprezy. Maciek, powiedz, czy trudno jest zorganizować takie wydarzenie? Bardzo trudno i gdyby nie tak naprawdę Mosir Gdańsku i SKS Sopot i wiele dobrych osób, które również z wolontariatu tutaj nam pomagały, nie byłoby szans. Ogrom tej imprezy, 30 ton przeszkód, mnóstwo koni, derby gdańskie, kadra olimpijska, która przyjechała tutaj, żeby się przed Państwem zaprezentować, to było coś niesamowitego. Wspaniali celebryci, którzy w tej chwili podpisują się na czapraku Fundacji Trzeba Marzyć, bo idea jest szczytna i zbieramy na pieniążki dla Patrycji, osoby, która jest 12-latką i obdarzoną niestety chorobą stwardnieniem rozsianym. Mam nadzieję, że dzięki również nam tą chorobę będzie przezwyciężać.